Ej, w tym nagraniu chciałbym Ci pokazać dźwięk szwa, czyli jedyny dźwięk w języku angielskim, który ma własną nazwę i który jest bardzo ważny, bo występuje w większości słów. Dźwięk szwa brzmi w następujący sposób. E, czyli jest to dźwięk, który wymawiamy, mając bardzo luźne usta, tak naprawdę tylko lekko je otwierając. E, jak about lub water. A, water lub lesson. Zauważ, że w pisowni ten dźwięk zapisuje się za pomocą różnych samogłosek. Czasami jest to a, czasami jest to o, czasami jest to a i. I skąd ten dźwięk się bierze? W pierwszym nagraniu wspomniałem Ci, że każde słowo dzieli się na sylaby. I są sylaby akcentowane w słowie, czyli sylaby, które wymawiamy mocniej. Te sylaby są najważniejsze. Je wymawia się bardzo wyraźnie. Natomiast pozostałe sylaby wymawia się mniej wyraźnie, one są mniej istotne. I teraz Anglicy te sylaby, które wymawia się słabiej, które są nieakcentowane, wymawiają właśnie często niewyraźnie, czyli zamiast na przykład o, wymawiają tam szła, czyli mówią e, jak w computer. To, co my mamy tendencję robić jako Polacy, to jak widzimy o, to chcemy wymawiać to o i powiedzieć computer. Nie, to jest computer. I teraz, żeby wypraktykować ten dźwięk szła, sobie wymówimy kilka słów, w których właśnie ten dźwięk jest. Po każdym słowie rób pauzę na nagraniu i powtarzaj. Zwracaj przy tym uwagę, jak to słowo jest zapisywane. Uwaga. About, among, ago, water, danger, driver, curtain, certain, Britain, husband, company, servant, lesson, bacon, cotton. Tyle, jeżeli chodzi o dźwięk szła. Jeszcze będziemy go ćwiczyli w następnych nagraniach. W opisie poniżej znajdziesz rozpisane te słowa wraz z wymową po to, żebyś mógł popraktykować. Dziękuję.